dzisiejszym filmie omówię kabinę jednej z ulubionych moich lokomotyw EP07. Zapraszam Państwa. Tutaj widzimy tą słynną kierownicę. To oczywiście nie jest kierownica, jest to nastawnik jazdy. Tu na tej lokomotywie jest on w pozycji zerowej, czyli przez silniki trakcyjne nie płynie prąd. Gdyby była lokomotywa uruchomiona, tu widzimy, że jest tylko podane napięcie z baterii akumulatorów, że nie jest podniesiony pantograf, ale gdy te warunki by były spełnione, oczywiście przewód główny popełniony, wszystko, powietrze naładowane, przestawiamy nastawnik na pierwszą pozycję jazdy. I co zaczyna się dziać? Oczywiście na pierwszej pozycji załączone są styczniki liniowe podające napięcie na silniki trakcyjne połączone szeregowo przez styczniki jazdy szeregowej i R1 i R2. W obwód silników włączone są również rezystory rozruchowe ograniczające prąd płynący przez silnik. Bo jeśli tego by nie było, proszę Państwa, to by nastąpiły gwałtowne szarpnięcia, przekaźniki nadmiarowe by wywaliły po prostu, lokomotywa nie byłaby w stanie ruszyć z miejsca, bo by dostawała zbyt wysoki prąd na rozruch. Co się dzieje dalej, jak maszynista przestawia tą kierownicę, czyli nastawnik jazdy, od drugiej pozycji aż do 27. Maszynista powoduje załączanie się na poszczególnych pozycjach odpowiednich oporów, o czym nie będę mówił, bo to tutaj jest nieistotne. I wchodzimy na 28. pozycję. Co się wtedy dzieje? No, oczywiście trzymają te styczniki liniowe LS1, LS2. Załączają się styczniki mostkujące 1 i 2, a puszczają styczniki i R1 i R2 jazdy oporowej. Wyłączają się również wszystkie styczniki oporowe, za wyjątkiem R5 i R25, które są w zabezpieczeniu styczników liniowych w przypadku zadziałania przekaźników nadmiarowych silników oraz R28 i R30. I teraz nasz mechanik łapie za tą rączkę żółtą. Jest to nastawnik bocznikowania. Nasza lokomotywa jest teraz w fazie ekonomicznej jazdy, bo zostały wyeliminowane opory, które pobierają bardzo dużo prądu, a pobiera prąd bezpośrednio z sieci trakcyjnej. I ten maszynista tą żółtą rączką powoduje osłabienia pola wzbudzenia silników trakcyjnych. Czyni to tak długo, aż osiągnie prędkość około 40 na godzinę i przechodzi na drugi układ jazdy równoległej. Na tym układzie mamy załączone styczniki liniowe LS1, LS2, LS3 i LS4. Załączają się również styczniki grupowe P i G oraz styczniki oporowe, załączają się po dwa teraz. I w końcowej fazie maszynista ustawia nastawnik w pozycji R, jest to jazda równoległa, bezoporowa. I znowu użyję tej naszej żółtej rączki, aby zrobić bocznikowanie silników trakcyjnych. W skład zespołu nastawczego wchodzi nastawnik jazdy, nastawnik bocznikowania i tutaj nie widać, po prawej stronie przysłonięty akurat jest
kierownicą nastawnik kierunkowy, który ma za zadanie zmienić przepływ prądu w uzwojeniach silników trakcyjnych, jeżeli maszynista chce zmienić kierunek jazdy. Mam nadzieję, że to pobieżne przedstawienie zagadnień związanych z nastawnikiem jazdy obali mit, który pokutuje, że na lokomotywie jest kierownica. To nie jest kierownica, jest to nastawnik jazdy. Dziękuję za uwagę i przechodzimy do dalszej części. Będzie omawiany hamulec.